Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przykładowy obiad z diety Fabryki Siły. Tym razem będzie to łosoś z makaronem pełnoziarnistym, mozzarellą, pomidorkami i rukolą. I do jego wykonania będziemy potrzebować makaronu pełnoziarnistego, rukoli albo innej zieleniny, mozzarelli, ja mam light. Łososia w przepisie jest surowy, ale ja wolę tego wędzonego na gorąco i plus jest taki, że nie trzeba go przysmażać. Pomidor, opcjonalnie pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek i bazylia albo zioła prowansalskie. Wstawiłam już wodę na makaron i zacznę sobie od pokrojenia drobno czosnku. Zapomniałam wspomnieć wcześniej, że czosnek też będzie potrzebny. U mnie dwa małe ząbki. Pokrojenia pomidora w kostkę i czosnek i pomidora będę wrzucać na patelnię z oliwą z oliwek. Jak widzicie, na patelnię dałam oliwę z oliwek, wycisnęłam czosnek i dodałam pokrojone pomidory i będę to teraz dusić, aż pomidory trochę się rozpadną. Do ugotowanych pomidorów dorzucam sobie teraz ugotowany makaron. Wymieszam to razem, przełożę na talerz i będziemy dodawać za chwilę resztę składników. Ok, makaron z pomidorami przełożony. Teraz dodam sobie bazylii. Mozzarellę porozrywam sobie na kawałki i ułożę na makaron. Tu już sobie przygotowałam pokrojone pomidorki koktajlowe. Na górę łosoś, u mnie w całości, ale możecie go sobie poszarpać na mniejsze kawałki. I na koniec udekoruję jeszcze rukolą. I tak wygląda gotowe danie. To jest oczywiście jeden z wielu obiadów z diety Fabryki Siły, które wybrałam do filmiku, ale jeżeli chcecie zobaczyć więcej opcji obiadowych, jakie oferuje ta dieta, to możecie sobie zajrzeć do linka na dole, który odniesie Was do mojego bloga i tam będziecie mieli więcej propozycji obiadowych.